Yo, siemaneczko, w ogóle nagrywam z podglądem, więc mogę się patrzeć czasami w ekran zamiast w kamerę, no bo muszę mieć podgląd. Jak zapowiadałem, nowy format, kolekcja. Kolekcja, wracam do kolekcjonowania płyt, także mega się cieszę. Zaraz zobaczycie, co do mnie dzisiaj przyszło i zrobimy sobie od razu unboxing. Także bez zbędnego gadania, przejdźmy do samego unboxingu. Tu mam papczuchę i sobie ją odpakujemy. Zobaczymy, czy dobrze zapakowane, bo w fajnej cenie to wyrwałem. Jeden z naprawdę zajebistych artystów, których uwielbiam, ale niestety już nie żyją. Zobaczcie zaraz, co to jest. You know what it is. Nieźle zapakowane, mocno. Myślę, że tylko sama koperta. Tu mam. Oh Jesus! Wiecie co? To nie jest to, co myślałem. To jest inna płytka, ale też w dobrej cenie. Kurde, myślałem, że to jest w ogóle co innego, no ale spoko. Generalnie historia jest taka, że w dobrej cenie nabyłem tą płytę i generalnie jest zajebista. Dobra, pokażę wam, co to w ogóle jest. To jest to Future, The Wizard. Parę fajnych tracków na tej płycie jest, to na pewno. Jeżeli chodzi o sam projekt, czekajcie, bo nie widzę w ogóle tracklisty. Praktycznie jak dla mnie tutaj są ze 3, maksymalnie 4 skipy. I to tak już jak miałbym naprawdę mocno polecieć. Jedna z fajniejszych płytek Future'a. Dużo osób mówi, że jest to lepsza płyta niż High of Life. Tutaj nie do końca się mógłbym raczej zgodzić. Chociaż musiałbym jeszcze sobie High of Life przesłuchać, bo dawno nie wracałem. A do tego ostatnio często na treningu wracam. Kurczę, pamiętam jak kiedyś rozpakowywałem te płyty i się słuchało tego w samochodzie, nie? Potem się zmieniło radio na te, które już odtwarza normalnie ci AUXa. Już nie było to samo. Dobra, mamy to. Kurczę, jakieś dawno płyt nie kupowałem, zajebiste uczucie. Kiedyś nie lubiłem tych naklejek, wiecie, tych stickerów, ale moim zdaniem one są OG. Czy jakoś nie, może to z wiekiem przychodzi. Także ja tą naklejeczkę sobie odleję. Dobra, ale mamy samą płytę. Otwórzmy sobie ją. Płyta wygląda tak. Future Hendrix, The Wizard. Zobaczmy sobie buklet. Kurczę, zawsze się staram ten buklet wyjmować tak, żeby go nie uszkodzić. 500 tysięcy lat później. 2000 years later. W ogóle mam wrażenie, że większość amerykańskich wydań teraz to jest zazwyczaj jedna kartka. Jedna kartka i nic nie dodaje. Jak oglądam unboxing, to większość to jest jedna kartka. Tutaj, patrzcie, jest buklecik. Calutki buklecik, który się otwiera. Nie ma tu co prawda chyba... Nie, nie będzie raczej żadnego plakatu. Jest poster jakiś? A nie, czekajcie. Jest poster. Future Hendrix. Nie wiem, czy dobrze to widać. Jak chcecie, to sobie tutaj zobaczcie. Wygląda to w ten sposób. Fajnie, że jest buklet. Też notka od Future'a, jakiś RIP i tak dalej, więc fajnie. Ja bardzo lubiłem takie rzeczy jak buklety, bo tam jak za dzieciaka pamiętam, kupowałem te płyty, bo zacząłem kupować płyty jakoś od końcówki podstawówki albo początek gimnazjum. Pamiętam, że lubiłem siedzieć, wiecie, czytać, kto kurde wyprodukował ten beat, kto go zmiksował i tak dalej. To mnie zawsze interesowało, przez co chciałem zostać też właśnie producentem, tak a propos. Ale to jeszcze story time na inną płytę, którą też wiem, że już będę miał, więc jak będę miał, to ją to wam to na pewno opowiem. Także tak wygląda Future Hendrix, The Wizard, zajebista płytka, jeszcze raz powtarzam. Jeżeli chodzi o moje ulubione traki, to prawdopodobnie będzie to FNF, Crush To, a FNN jest zajebisty, ale to zajebisty switch up, naprawdę beat. Kozacki jest, tam LTA Jacob chyba jest na produkcji, więc kozacko. First Off z Travisem Scottem, fajne i chyba fajniejsze niż Solitary z High of Life, tak mi się wydaje. Overdose, to jest underrated na Spotify, wbicie sobie na The Wizard, wejdźcie sobie na nutę Overdose. Większość ludzi mam wrażenie, że jej nie docenia, według mnie naprawdę solidny kawałek. Znaczy solidny, wiecie, to jest Future, to nie jest liryczny rap. Face Shot też jest zajebisty banger na trening, więc jak lubicie sobie coś takiego szybszego z większym BPM-em, to polecam sobie dodać do playlisty. Bra, zapomniałem jeszcze powiedzieć o nutce Never Stop, czyli jedna z bardziej takich, może niepoważniejszych, ale na pewno utworów, które dają trochę kopa w dupę i napędzają do zapierdzielania w życiu, więc polecam, fajny taki lekko rozkminkowy bęgerek i wracamy do filmu. Prawdopodobnie jest więcej jeszcze nutek, ale teraz nie pamiętam. Ja zazwyczaj robię tak, że słucham tego albumu całego, pomijam tylko chyba 2-3 traki. Także polecam wam Future The Wizard. Czekamy, bo jest dzisiaj 20 kwietnia, za 9 dni wychodzi nowa płyta Future'a. Mordo, przestań się oszukiwać, każdy czeka na Future'a. Mamy teraz tydzień po tygodniu, zajebiste dropy. Możliwe, że nagram o tym film, ale to już nie będę się rozgadywał. Widzimy się w kolejnym wideo. Zostaw suba z dzwonem, zostaw łapkę w górę, wbijaj na Instagram AOA Drzew.
Widzimy się w kolejnym odcinku Future Hendrix, The Wizard, Drevi, Peace out, siemaneczko.